targi końskie w Skarszewie. To najstarszy taki jarmark w Polsce i jeden z największych w Europie. Szacuje się, że na sprzedaż wystawionych zostanie tutaj około 1000 zwierząt. Jest kilka minut po północy. Zniecierpliwieni hodowcy czekają już w długiej kolejce na wjazd. Jest bardzo zimno, pada deszcz. Mimo oficjalnego otwarcia targowiska o 5 rano, handel rozpoczyna się już o 1 w nocy. To wyjątkowa impreza, mówi Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Podkreśla, że władze nie chcą, by obowiązujące przepisy czy postawa obrońców praw zwierząt doprowadziły do zamknięcia jarmarku, który ma kilkusetletnią tradycję. O co? A pani zabrała mi zdjęcia? Ja mnie kopię, co nie stajmy, chodziło. Jeszcze raz? To pójdę po policję. Chamstwo i grubiaństwo jest tu rzeczą normalną. Konie to tylko towar. Sprzedający liczą się tylko z tymi, którzy za towar mogą dużo zapłacić. Jaka cena jej? No do pogody, mam dwie. Mam siostrę i matkę. Do Śląska? Śląska pełnym papierem. Dopłatowa to była licencja. Zaś regiona jest o wiele podzielona. Tak, żeby wziąć jedne czy dwie. Tradycja wstępów sięga XV wieku. Pozwolenie na ich organizowanie miasto otrzymało od króla Władysława Jagieły w dowód wdzięczności za konie przekazane rycerstwu walczącemu z armią krzyżacką pod Grunwaldem. Są przedstawiciele prawa. Widać, że wolą omijać kłopoty, choć zdarzają się w ruchowo kontrole. Regulamin wstępów przecież już nie dopuszcza na targowisko koni bez paszportów. Wpadki jednak są. Ten malec trafił tutaj z pomyłki na bramie. Właściciel jednak nie chce opuścić terenu, ponieważ zapłacił za wjazd i nikt mu 40 zł już nie zwróci. Chodzą plotki, że to niemożliwe. Konie drugiego sortu gdzieś jednak są sprzedawane. Gdzieś jest drugie, czarne targowisko. I tutaj targu dobija się jeszcze przed wjazdem. Kupujący czekają przed bramą i sprawdzają towar jeszcze na przyczepie. Tam nie ma już żadnej kontroli. Drugi rząd od tego. Dobra. W powietrzu czuć strach przed rzeźnią. Zawiedzione, opuszczone przez swoich właścicieli, zdane na łaskę kupujących. Przerażone zwierzęta nie wiedzą, gdzie uciec. Thank you.
siodłać konie i w ciszy wieczora pomiędzy okna kolumn patrzę hen na szosę, gdzie się w chłodnym powiewie pochyliły kłosy, jak gdyby je musnęła nowej wiosny chora. Pojedziesz dzisiaj ze mną w kozackiej czerwieni, stoisz u białych stopni wysmukły. Jak pięknie. Zaraz zejdę po schodach. Czy rumak się zlęknie, gdy spojrzymy na siebie w polu zadziwieni? Prychają już za domem prowadzone konie. Zniecierpliwiona pragnę pędu, stepu, ciebie. Chcę wszystko ci powiedzieć, kiedy tak stoimy. Stajenny się pochyla w prostackim pokłonie. Obłoki uciekają po rozległym niebie, a ja z mojej miłości tkam chamskie kilimy. Niedawno, z obaw przed protestami obrońców praw zwierząt, zostało przebudowane targowisko. Wykorzystywana jest też stadnina. Warunki, w których przebywają konie, są naprawdę dobre, przekonuje wicewojewoda. Oj, dawaj, kurę, będziesz się tam targował, kurę. Dawaj, już, obiorę i Baba, kij, konie. Stało się. To wyrywają. Nie da rady, co mam. To panie, pani, wyjdzie na piętro. Już aż kota nie będzie. Nie ma litości. Kto da więcej, sprzedane. Jak mówi wicewojewoda Dariusz Piątek, rzeczywiście warunki na samym targowisku się poprawiły, ale traktowanie zwierząt pozostało bez zmian. Często sam transport koni w nieprzystosowanych do ich przewozu przyczepach jest przeżyciem tragicznym. Fundacja Centaurus uratowała 37 koni. Na tyle wystarczyło funduszy. Aż serce pęka.
Wes, stojąc przed trudnymi wyborami. Któremu koniowi tym razem darować godne życie w folwarku? Niestety, możemy tylko tyle albo aż tyle. Dzięki darczyńcom i kwestionariuszom. To dzięki wam uratowane konie godnie przeżyją swoich ostatnich dni. Nieponiżane i nie jako towar. To nie mięso. Za to w Szedrzykowicach. Zadbane i kochane. Z wzajemnością. Gdyby na stronę otworzył, może kurwa Madzia i ogiera, ale przez pusty las na przełaj szpak baszty zielone wyśpiewał. Wszędzie białe śpi pojawie, rumak stanął na polanie. Jak gęś dzika, koniu leć, lasem wsparty stoi miecz. Śnieżny rumak lasem pędzi, zrobiła się w chmurach ulica. Do pasa potoku królewna ikrę składa w głębinach. Jak gęś dzika, koniu leć, lasem wsparty stoi miecz. Dom przed jeźdźcem wyrasta, na tarasie niewiasta. Musisz mieć nieludzką duszę, wielbie tylko wzbijasz kurze. Jak gęś dzika, koniu leć, lasem wsparty stoi miecz. Koń gubi dni podkowy, kto rumaka dosiędzie, wszystko musi porzucić, ubrać w skrzydła jastrzębie. Jak gęś dzika, koniu leć, lasem wsparty stoi miecz. Thank you.
Dla ciebie łąka to kurhan ziół, na którym jeździec starczą stanie. Tu krwi musuje rodzimy mus i groblą stołu pójdą znaki nasze. Będzie bitwa z wyobraźni puszczy. Powoli pułk wychodzi za pułkiem, wychodzi wsparte pod boki marzenie i pochodzenia lekkie znaki ruskie. Królewskim rumakom niosą pióropusze siwy. Ktoś konia ubrał w łąki zielone, lecz król szybuje orłem krzykliwym ponad wzburzonym stołu jeziorem. W czerwone sukno maku jest ubrany rumak, lecz któż go dosiąść będzie umiał? Komu podać świerszczy strzemię? Wzgórz kulbakę z łąk złoceniem. Choć wszystko w złotych łubinu kitach, lecz koń ze słomy na patykach. Macha chwostem czerep końsko. Tam, gdzie mój palec pokazuje. Koń brzegiem srebrnych dzwonków Parksa, w zieloną run jak wodę miękką. Kwiaty przynoszą w barwnych garstkach świt gęstych rzek na sutkach dźwięku. Drzewa są wolne w rudych lasach. Przebiega koń przez płynność polan. Różowo gra rozbiegiem oczu, balony nozdrzy gnie do kolan. A kiedy wbiegnie w dźwięczne stepy, w rozlany łan błękitem świeży, stanie wysoko wyzwolony i wchłonie słońce wolne zwierzę. Thank you.